2 700 000 rodzin w całym kraju i ponad 4 000 rodzin w naszym mieście ma skorzystać z dobrodziejstw programu Rodzina 500+. Program wyruszył z początkiem kwietnia, a my wyruszamy z kamerą na ulicę Tczewa, by zapytać tczewian i gości węzła integracyjnego, co sądzą o tym nowym rządowym rozwiązaniu. Myślę, że będzie patologia i nic więcej. Tak? Tak. Dlaczego? No, bo będą rodzić dzieci, żeby tylko mieć kasę z tego i więcej nic. To jaki powinien być pomysł, jaka recepta Państwa na to, żeby ludzie rodzili dzieci jednak? Kwota jedna, na przykład na jedno dziecko 500 zł i nic więcej. Na jedno dziecko, tak. A pozostałe nie? Nie. Aha, bo będzie taka, bo myśli Pani, że będzie taka sytuacja, że patologiczne rodziny będą miały po 6-7 tak. dzieci? Tak. A czy Pani ma jakąś rodzinę, w sensie dzieci? Mam, 2. Trudno jest utrzymać w naszym kraju? No trudno. Ile tak miesięcznie kosztuje? No nie wiem, 1000 zł. Zależy. No to jednak te pieniążki by się przydały. Tak, no nie twierdzę, że nie. Ale myślę, że to jest dobry program, dobry pomysł jak najbardziej. W Polsce rodzi się mało dzieci, społeczeństwo się starzeje. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tak. A czy to w takim kształcie, czym coś by Pan zmienił? Nie znam dokładnie szczegółów tego programu, ale uważam, że nie zmieniłbym nic. Są ludzie, którzy odpowiadają za ten program, sztab specjalistów, jak sądzę, i myślę, że nie zmieniłbym nic. Krytycy tego programu mówią, że to taka była kiełbasa wyborcza i że szybko zabraknie pieniędzy w budżecie. Pani, krytycy mówią różne rzeczy. Jak rządziła Platforma, działy się naprawdę cuda, mówiąc kolokwialnie. Dlatego nie słuchałbym głosu krytyków, tylko poczekał cierpliwie te 4 lata i wtedy się wszystko okaże. Ja uważam, że to bardzo dobra sprawa jest dla rodzin, którzy mają dużo dzieci. Jakieś to wspomaganie dla tych rodzin jest. Uważam, że najbardziej są ludzie poszkodowani, którzy mają jedno dziecko, tak? I tu jest problem, nie? Te 500+, to jest dla osób, którzy mają 2-3 dzieci, to tak, ale mają ci jedno, to też są poszkodowani, tak? Są też kobiety same, czy ojcowie sami wychowujący dzieci, no jest problem. Wie pani co, chodzi tu o to, że te 500+, będzie przez jakiś, podejrzewam, rok czasu i ona się skończy, tak? Bo znając sytuację naszego państwa, budżet nie wytrzyma tyle, co powinien. A skąd te pieniądze brać? Nie mam pojęcia. Ma pan tak, mam syna i uważam, że jest najdrożej jest chyba w całej Unii Europejskiej. Utrzymanie w Polsce dziecka. Jest bardzo drogo. No to nie skorzysta pan na programie, na razie przynajmniej. Nie, moje dochody przekraczają dochód, także ja nie mam takiej w ogóle możliwości. No dobry pomysł. Będzie zwiększona dzietność w naszym narodzie? Ja myślę, że tak. Ale czy to dobrze w ten sposób zachęcać ludzi do zwiększania rodziny, żeby za pieniądze to robić? Może trochę jest źle zrobione. Można by było trochę mniej dać, a każdemu. No właśnie. Powiedzmy po 300 zł, ale każdemu, nie? Bo takich, powiedzmy, uczeń 19-letni, na niego też dużo trzeba wydać. A może lepiej jednak zamiast dawać ludziom pieniądze, żłobki zrobić, bezpłatne przedszkola, ale bezpłatne, bo te kosztują. No ale złotówkę, czy tam ileś oni płacą, nie, za te żłobki? No to tylko ileś godzin, a potem trzeba dopłacać. No można by było, ale ja myślę, że pomyśli ten rząd, bo tamten już trochę za dużo sobie w czurki grał, ludzie się zbuntowali. Tak? Ale ja myślę, że jak teraz ci będą tak robić inaczej, bo tu za duża kłótnia jest, to i na tym rządzie się chyba trochę zemści, tam za te 3 lata. A co się z nimi stanie? No co, no, mamy wybory, nie? Plusy? No plusy, wiadomo, że każdy pieniądz się przyda, tak? A minusy to, że jest realizowany w zły sposób, moim zdaniem. To znaczy? No w zasadzie taki jałmużny, no. Według mnie powinno państwo dać lepiej zarobić i wtedy każdy by już sam wiedział, co zrobić z pieniędzmi, nie? Boi się pan, że mogą być jakieś patologie, tak? Tak, no dlatego kontrola raczej też nie będzie taka solidna, także zawsze będzie coś takiego. Zamiast na dziecko, na winko na przykład. No może być. Myślę, że to bardzo dobry program. Zachęca cię do tego, żeby wziąć ślub jak najszybciej i spłodzić syna bądź córkę? Tak, zdecydowanie. A na co wykorzystałbyś te pieniądze? Myślę, że na ubranka dla dziecka, no. Na jedzenie. No. Na co jeszcze? No i to wszystko, na więcej by nie starczyło, nie? Chyba, żebym spłodził więcej. No. To ale zamknę się przy jednym, nie? Na razie. No ale to wtedy nic nie dostaniesz. Jak to nic? No. Od jednego nic nie dostanę? No chyba, że masz bardzo niskie dochody. No mam bardzo niskie, bardzo. Sądzę, że jest to dobre, ponieważ daje rodzinom jakiś zastrzyk gotówki, a to się przydaje na przyszłość. Będzie się więcej dzieci w Polsce rodzić? Mam nadzieję, że tak. Ale to tylko tak za pieniądze te dzieci można rodzić? Bez pieniędzy się nie da? No, bez pieniędzy też się da. Z miłości.
Oczywiście dla tych samotnych matek wychowujących, co mało zarabiają, nie ten... Ale jak ma jedno dziecko, to nie dostanie chyba? Dostanie. No chyba, że ma 800 zł. Jeśli ma, nie przekroczy 800 zł oczywiście, nie? Jeśli... No, ale kto ma 800 zł? No jak nie mają? Na jedną osobę, jak przychodowo jest matka z dzieckiem i sama pracuje i zarobi 1400 zł czy 1500, razy dwa, podzielić przez dwa, ile jest? Przekracza 800 zł? Nie przekracza, nie? No. A będzie na to kasa w budżecie? No już jest, bo w jednych województwach już wypłacają, nie? No ale na 4 lata kolejne. O, jeśli rząd coś przyjmuje, to chyba przyjmuje już na stałe, nie? Bardzo dobry. Chociaż ja już jestem poza tematem. No tak, ale w rodzinie na pewno ktoś skorzysta. No niestety nie skorzysta nikt. Plus dobre, złe? Nie, dziękuję. Dobre, bardzo dobre. Że nie jest to absolutnie związane z tym, ktoś, kto chce mieć dzieci, to nie patrzy na to, że dostanie 500+. To by się przydało, żeby były właśnie bezpłatne żłobki przedszkola, żeby mogli po prostu młodzi rodzice korzystać z tej formy pomocy, tak? A w tej chwili jednak czesne i opłaty są dosyć duże. Jeżeli kobieta idzie na urlop, zresztą jeżeli tylko szefostwo zauważa, że jest w ciąży, no to każą się zwolnić, no taka jest prawda. Uważa, że jednak się czeka pewnie z tym urodzeniem dziecka? No jak najdłużej, żeby po prostu finansowo człowiek już był dojrzały, miał wszystko i dopiero się decyduje na dziecko. Pytanie mam o program Rodzina 500+. Co pan sądzi o tym nowym rozwiązaniu wprowadzonym przez rząd? O, ja nie mam dzieci takich małych już, nie mam nic do powiedzenia. No ale jak pan ocenia, no, co możemy prognozować, jeśli chodzi o zwiększenie dzietności w naszym kraju? No, chyba te pieniądze nie dadzą rady. Jak się rząd zmieni, to zabiorą, czy będzie dalej? No chyba już nikt się nie odważy zabrać. No chyba nie wiem, nie mam pojęcia zielonego na ten temat. Cały czas jesteśmy przy dwóch. Ja uważam, że bardzo dobrze. Będą na to pieniądze w budżecie? No, skoro dają... Do końca kadencji. No nie wiadomo, zobaczymy. A zwiększy się dzietność w naszym narodzie? No, to jeszcze zobaczymy. Ale uważam, że dobrze. Dzień dobry. Co pan sądzi o programie Rodzina 500+? Pozytywnie. Dobre rozwiązanie? No, trochę nie do końca zgodne z prawdą, ponieważ w kampanii wyborczej było, że tak powiem, nawoływanie do elektoratu, że będzie na każde dziecko. No, po wygranych wyborach okazało się, nie na każde. Tylko... Dla wszystkich starczy. No to nie wiem, wie pani. No ale to chyba większa zachęta do tego, żeby na tym jednym nie poprzestać. No jeżeli to będzie motywacja dla młodych ludzi, to ja nie mam nic przeciwko. A jak pan ocenia dzietność Polaków? Chętnie Polki rodzą dzieci, czy różnie z tym bywa? Trudno mi powiedzieć, ja już mam to na szczęście za sobą, więc... Tuż to tutaj w wózeczku z nami. A, to jest wnuczek. Wnuczek? Jedyny. Na razie. Czy dziadek ma nadzieję, że program przekona... Może nie program, ale po prostu... Jak ktoś chce mieć dziecko, to... To będzie miał. Pytamy o program Rodzina 500+. Co pani sądzi o tym nowym rządowym rozwiązaniu? No ja myślę, że chyba dobre. Na co te pieniążki można przeznaczyć? No na dziecko najchętniej, nie? No ale konkretnie? No nie wiem, na jakieś... Gdzie się uczy, czy chodzi do szkoły, czy gdzieś tam, nie? A co pani by jeszcze podpowiedziała? Ale dziękuję, bo ja się spieszę na to króciutko. Autobus, to co by pani rządowi podpowiedziała, żeby jeszcze jakoś tą dzietność... No nie wiem, też oni muszą zadecydować, ja nie wiem. Dzień dobry. Mamy takie pytanie, widzimy, że państwo z wózkiem. Program Rodzina 500+. Co sądzicie o tym? No to jest wygoda. I dobry dochód dla dziecka, jak jest potrzeba na pampersy, na mleko, na ubranka i na wszystkie potrzeby dla dziecka. A wniosek już złożony? Tak. Tak, złożony, tak. Na co będą te pieniążki szły? Właśnie na tego typu... Na tego typu wydatki. Dla dziecka na kaszkę, na mleko, na pampersy, na ubranka. No i na wyjazdy, i na kosmetyki też, tak. A jak sądzicie, czy w naszym kraju Polacy teraz, Polki, masowo zaczną rodzić dzieci dzięki temu programowi? Ja sądzę, że każdy ma swoją własną wizję na dziecko. Mhm. Jeżeli się zdecydują jacyś rodzice, żeby mieć dziecko, to tak, a tak to nie. Myślicie dzięki temu programowi o jeszcze większym powiększeniu rodziny? Może tak. W przyszłości może tak. Zobaczymy, jak czas pokaże, jak przyszłość przyniesie. Niech się dobrze chowa za tym. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.